Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi, przesłać życzenia się godzi. Przyjmijcie Państwo zatem z rąk naszych garść życzeń najlepszych. Zdrowia, spokoju, radości, a w nowym roku olbrzymiego rogu obfitości. Życzy prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu wraz z pracownikami. Sprzedam kawalerkę bezczynszową, okolice Bolesławca. Kawalerka o powierzchni 40 m kwadratowych, usytuowana na pierwszym piętrze w budynku trzyrodzinnym. Kuchnia, łazienka, pokój, dodatkowo strych do wspólnego użytku. Posiada własne centralne ogrzewanie, cicha, spokojna okolica. Cena 65 tysięcy zł do uzgodnienia. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 884 980 460. Niech magiczna moc Bożego Narodzenia przyniesie Państwu radość i spokój. Z okazji świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć życzenia zdrowych i serdecznych chwil w gronie rodzinnym. Niech nowy rok obfituje w sukcesy i szczęście. Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Kowalski, prezydent miasta Piotr Roman. Nowo otwarty sklep zoologiczny Centrum Pupila. Tutaj znajdziesz wszystko, co niezbędne dla swojego czworonoga. W ofercie posiadamy karmy bytowe i weterynaryjne, preparaty eliminujące pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne, przysmaczki dla psów, kotów, gryzoni, królików, ptaków oraz pokarmy dla ryb. Szeroki asortyment, świetna lokalizacja oraz atrakcyjne ceny sprawią, że naprawdę każdy wyjdzie od nas zadowolony. Serdecznie zapraszamy do naszego sklepu przy ulicy Asnyka 7 w Bolesławcu. Trzeci grudnia, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Jak co roku w Rynku odbyła się bolesławiecka gwiazdka życzliwości. Jesienna raczej niż zimowa, przyjemna jednak aura spowodowała, że w centrum miasta pojawiła się rekordowa liczba mieszkańców i gości miasta. Słynna kolęda śpiewana w oryginale przez amerykańskich żołnierzy to najnowszy rys bolesławieckiej gwiazdki życzliwości. A Bolesławiec jest jedynym miastem w Polsce, w którym stacjonują ci żołnierze, w którym odbył się taki koncert. 18. gwiazdka życzliwości. Zaczynaliśmy wspólnie w 2002 roku i co roku było różnie. Każda gwiazdka miała wyjątkowy charakter. Myślę, że wyjątkowa w tym roku jest pogoda, bo chyba pierwszy raz pogoda nam sprzyja, mimo tego, że nie ma śniegu. Gwiazdka życzliwości nierozerwalnie łączy się z betlejemskim światełkiem pokoju, które i tym razem przywieźli do Bolesławca harcerze. Światło w grocie Narodzenia Pańskiego pali się cały czas. Dzięki sztafecie skautów i harcerzy dotarło dzisiaj tutaj na bolesławiecki rynek. Mamy je ze sobą pod hasłem światło, które daje moc. Niech da nam moc czynienia rzeczy dobrych i niech za nim idą te uniwersalne wartości chyba, które są dla nas najważniejsze, czyli pokój i braterstwo. Panie Prezydencie, proszę przyjąć od nas ten ogień. Ogień będzie również tutaj przed sceną za chwilę postawiony, żeby ci z Państwa, którzy mają ochotę zanieść go do domu, mogli ze sobą tej gwiazdki dotarć. Jak zawsze ze sceny popłynęły życzenia, które rozpoczęli przedstawiciele US Army w iście showmańskim stylu. Przed Państwem Lauren Smith! It was
Ogromnie się cieszymy, że możemy być w Waszym pięknym kraju i pięknym mieście. Zaszczytem jest dla nas pracować tutaj. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego z głębi serca, wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Chciałem złożyć Państwu życzenia świąteczne. Te życzenia, żeby te najbliższe święta, za te kilka dni, mieli Państwo przynajmniej chwilę dla swoich bliskich, żebyśmy się nigdzie nie spieszyli, żebyśmy usiedli przy stole, porozmawiali, uścisnęli się, złożyli sobie życzenia. Jesteśmy tu razem wszyscy dla Państwa po to, żeby złożyć Państwu życzenia, żeby ten przyszły rok był jak najlepszy, jaki możemy sobie wymarzyć. Oczywiście brakuje śniegu, oczywiście brakuje, chyba zima znowu się spóźniła, ale nie spóźniliśmy się my, jesteśmy tu wszyscy razem, jesteśmy po to, żeby razem świętować. W związku z tym chciałbym, żeby to Pani Przewodnicząca jako nasz rodzynek tutaj złożyła życzenia Państwu na święta i przyszły rok. Życzę Państwu zdrowych, spokojnych, radosnych, spędzonych w gronie rodziny, z najbliższymi, spokoju i radości. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Życzę Państwu, aby nowonarodzone dzieci, Jezus, który uśmiecha się z betlejemskiego żłóbka, z wyciągniętymi rączkami spogląda na każdego z nas, byście go zaprosili do swoich serc, do swoich domów, aby razem z nim cieszyć się, że Słowo stało się ciałem. Ten rok, który nas czeka, nowy rok 2020, będziemy przeżywać pod hasłem Oto wielka tajemnica wiary. Będziemy zastanawiać się, czym jest dla nas Eucharystia na drogach życia. Właśnie opłatek, który za chwilę będziemy brali do swoich dłoni, najkrótszą drogą prowadzi nas do rozumienia Eucharystii, abyśmy byli dla siebie dobrzy jak chleb, jak mawiał święty brat Albert Mielowski, apostoł Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Bóg się rodzi, moc truchleje, niech dobro zwycięża. Bądźmy dla siebie dobrzy, bądźmy życzliwi i niech ten rok 2020 będzie dla nas jak najlepszy, aby wszystkie marzenia, albo prawie wszystkie, bo jak się wszystkie spełnią, to może nie do końca, ale żeby prawie wszystkie marzenia się spełniły i żebyśmy w zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, takiej radości rodzinnej spędzili święta. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi, czym prędzej się wyjechajcie. Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. A potem było już łamanie się opłatkiem i składanie życzeń bożonarodzeniowych. To moment, na który przychodzi wielu bolesławian. Życzenia składają sobie nawzajem mieszkańcy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń oraz instytucji. A na wszystkich czekał też poczęstunek. Wolontariusze i miejscowi przedsiębiorcy przygotowali wigilijne potrawy, wśród których było m.in. 9 tysięcy pierogów oraz 300 litrów barszczu. A teraz zapraszam Państwa na blok wiadomości w skrótowej formie. Bolesławska prokuratura rejonowa skierowała do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom podejrzanym o wytworzenie znacznych ilości metamfetaminy i inne przestępstwa. Jest to efekt zatrzymań z początku tego roku, gdy bolesławscy policjanci dokonali przeszukań na posesjach w Jeleniej Górze, w Bolesławcu i innych miejscowościach w obu tych powiatach. Zgodnie z zapowiedziami Bolesławiecki Szpital Powiatowy zakupił rezonans magnetyczny. Obecnie trwają prace związane z dostosowaniem szpitalnego pomieszczenia do montażu tego urządzenia. Dotychczas szpital korzystał z usług firmy zewnętrznej, jeżeli chodzi o diagnostykę obrazową. Rocznie to był wydatek około 3 milionów złotych. Okres przedświąteczny jest czasem wzmożonych działań oszustów, którzy wykorzystują łatwowierność i naiwność starszych ludzi. Wykorzystywane są nadal stare metody na wnuczka i na policjanta. Policja uczula więc wszystkich, którym ktokolwiek proponuje dokonywanie jakichś działań związanych z finansami, by najpierw sprawdzili osobiście, czy mają one związek z rzeczywistą sytuacją.
Użytkownicy wieczyści, którzy zaświadczenie potwierdzające przekształcenie otrzymają w 2020 roku i w następnych latach, będą mogli skorzystać z preferencyjnych bonifikat od opłat jednorazowych obowiązujących w roku przekształcenia, podało Ministerstwo Rozwoju. W tym celu powinni zgłosić się zamiar wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia. 17 stycznia odbędzie się gala podsumowująca tegoroczną edycję sportowego cyklu 4 pory roku Biegaj z Mosir. To wówczas poznamy zwycięzców łącznej klasyfikacji 4 biegów. Gala odbędzie się o godzinie 18 w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje spotkanie informacyjne poświęcone konkursom na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w przyszłym roku. Na spotkanie urząd zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska. Podczas spotkania omówione zostaną założenia konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu Centrów Aktywności Obywatelskiej oraz wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności na rzecz młodzieży. Spotkanie odbędzie się 8 stycznia w godzinach od 11 do 13.30. Na Dolny Śląsk dotarł afrykański pomór świń. W obszarze ochronnym, czyli w strefie żółtej, znalazł się Bolesławiec, a także gmina Bolesławiec, gmina Gromadka i Osiecznica. Ten temat pojawił się na grudniowej sesji Rady Powiatu. Dolny Śląsk dotarł afrykański pomór świń. Pierwszy przypadek potwierdzony został pod koniec listopada, kiedy to pod Głogowem znaleziono martwego dzika. Badania potwierdziły ASF. Niestety na granicach naszego powiatu pojawiła się strefa czerwona, czyli miejsce, w którym występuje afrykański pomór świń. To jest dokładnie gmina Szprotawa, czyli to jest blisko od nas. I w związku z tym teren powiatu bolesławieckiego został objęty tak zwaną strefą żółtą, czyli potencjalnego zagrożenia. W obszarze ochronnym, czyli w strefie żółtej, znalazł się Bolesławiec, a także gmina Bolesławiec i gminy Gromadka i Osiecznica. W powiecie odbyło się w tej sprawie posiedzenie sztabu kryzysowego, w którym podjęte zostały takie działania, które mają doprowadzić do tego, żeby ten afrykański pomór świń u nas się jednak nie pojawił. Na ile mamy na to wpływ, to trudno powiedzieć, tak? Bo Państwo wiecie, że ta choroba jest przenoszona przez dziki, a akurat na brak dzików w naszych lasach narzekać nie możemy i one też migrują. Strefa żółta oznacza m.in., że przesyłka świń z tego obszaru do innych gospodarstw i do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką, wynika z komunikatu powiatowego lekarza weterynarii w Bolesławcu. I na koniec zapraszam jeszcze Państwa do wysłuchania życzeń świątecznych, jakie za naszym pośrednictwem złożył Państwu starosta bolesławiecki. Szanowni Państwo, przed dzień Wigilii Bożego Narodzenia chciałbym Państwu złożyć w imieniu własnym i Zarządu Powiatu Bolesławieckiego najlepsze życzenia. Zdrowia, szczęścia, spokoju, spełnienia marzeń. Mam nadzieję, że przyszły 2020 rok będzie dla Państwa rokiem lepszym, w którym wszystkie plany, które stoją przed Wami, zostaną zrealizowane. W imieniu Powiatu Bolesławieckiego wszystkiego najlepszego. Za chwilę nadamy prognozę pogody dla Bolesławca na wigilijny wtorek. Po niej zapraszam na nasze powtórkowe programy. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia. System alarmowy za złotówkę na start. Monitorowanie sygnałów włamania i napadów w Twoim domu wraz z reakcją grupy interwencyjnej. Już teraz zapytaj konsultanta, który udzieli Ci wszelkich informacji. Telefon 660 530 349 oraz 662 120 018. Sylwester 2019 w Kinderstacji. Już 31 grudnia o godzinie 17 serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na sylwestrową i niezapomnianą zabawę z wieloma atrakcjami. Imprezę rozpoczniemy uroczystą kolacją oraz kinem z popcornem. W
programie rozmaite gry i zabawy sylwestrowe, a dla łasuchów wiele pysznych przekąsek na zimno oraz na ciepło. Z Kinderstacją pożegnajmy stary rok i przywitajmy nowy. Spędź ten magiczny czas z nami, a rano ugościmy Cię pożywnym śniadankiem. Zapisy i informacje pod numerem telefonu 792 789 181. Zadzwoń już dziś i zapisz je na niezapomnianego Sylwestra w Kinderstacji. Kinderstacja, Zabobrze 2 Bolesławiec. Czekamy na Ciebie! Zlecenie na pracę w branży budowlanej, wykończenia wnętrz, remonty łazienek, płyty wieloformatowe. Wszystko w najnowszych technologiach. Posiadam 35-letnie doświadczenie w pracy za granicą. Szwajcaria, Francja, Niemcy. Kontakt pod numerem telefonu 731 08 22 54. W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura w Bolesławcu wyniesie 5 stopni Celsjusza. W dzień utrzyma się na tym samym poziomie. Wilgotność powietrza przez całą dobę na poziomie 90%. Zachmurzenie będzie duże i bardzo duże. Nad ranem, a potem późnym popołudniem będzie padał deszcz. Ciśnienie atmosferyczne 1010 hektopaskali. Wiatr wiał będzie z prędkością do 18 km na godzinę z kierunków zachodnich.